Poglądamy w kierunku Ukrainy. Jest z nami profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, ekspert do spraw wojskowości, bezpieczeństwa, publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry. No i zastanowimy się nad tym, jak może wyglądać koniec wojny na Ukrainie, i zacznę od cytatu. Najnowszy wywiad prezydenta Andrzeja Dudy i tutaj cytat. Jeżeli chociażby kawałek ukraińskiej ziemi pozostanie w rękach rosyjskich i świat uzna fakt tej aneksji, to będzie oznaczało, że rosyjski imperializm pożarł to, co chciał. Rosja ponownie zaatakuje. No właśnie, panie profesorze, trochę można powiedzieć, że mamy dwie ścierające się koncepcje w Stanach Zjednoczonych, ale też słyszymy podobne głosy, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Czy pomagać dalej Ukrainie i w taki sposób no, dać jej szansę na to, aby zakończyła wojnę na własnych warunkach i kiedy ona chce, czy może dać szybciej zakończyć ten konflikt, ale kosztem części terytoriów Ukrainy. Proszę powiedzieć, do jakiego scenariusza pan bardziej się skłania, jaki będzie lepszy, jeżeli chodzi o polski interes? No, zdaje się, że trudno odpowiedzieć na tak postawione pytanie, dlatego że biorąc pod uwagę sytuację na froncie, to w moim przekonaniu pojawia się znowu coś, co stan, który w sztuce wojennej jest mianem kryzysu bitwy. Na czym polega kryzys bitwy? Otóż to jest sytuacja, w której walczące strony nie są w stanie osiągnąć, atakując, zwycięstwa. A więc trwa taka sytuacja patowa, mimo że walki bardzo uporczywe trwają. I uważa się, że bitwę wygra ta strona, która, powiedziałbym tak, wytrzyma dłużej to starcie. Taki kryzys bitwy był już w momencie, kiedy w poprzednim roku, kiedy wydawało się, że Rosja się pada, sypie, a Ukraina idzie do przodu i wyglądało, że Ukraina wojnę wygra. Rosja wtedy ten kryzys bitwy przetrwała. No i w związku z tym wojna toczy się dalej. I obecnie moim zdaniem mamy podobną sytuację, tylko że tym razem jakby ten ciężar tego kryzysu bitwy spoczywa na stronie ukraińskiej. Jest pytanie, czy ona wytrwa. No i na to nakładają się wszystkie te rzeczy związane z próbami zakończenia tej wojny, podejmowane przez różne ośrodki, bo no cóż, Zachód, który zaangażował się w ten konflikt po stronie Ukrainy, który Ukrainę wspiera, tak? Chociaż nie wspiera tak, jakby mógł i to mogłoby zakończyć tę wojnę, ale wspiera. W każdym razie zdaje się, że już ma dosyć tego wspierania, ponieważ to wymaga bardzo dużych środków, coraz więcej, tak? No i istnieje uzasadniona obawa również po stronie Zachodu, po stronie NATO, chyba po stronie również i Stanów Zjednoczonych się obecnie, no, że powiedziałbym tak, taka wyraźna opcja na zwycięstwo Ukrainy może doprowadzić do wybuchu konfliktu światowego. A ten konflikt światowy, panie profesorze, no właśnie, to spójrzmy teraz tak trochę tak globalnie. Jens Stoltenberg, no były już sekretarz generalny NATO, powiedział w ostatnim wywiadzie dla tygodnika The Times, że Moskwa prowadzi, tutaj cytat, politykę zacieśniania więzów strategicznych w tym czworokącie z udziałem Pekinu, Teheranu, a także Pjongjangu. Ostatnio mówiliśmy o tym, że Erdoğan wyraził chęć dołączenia do państw grupy BRICS. Turcja to jest druga pod względem siła militarna w Pakcie Północnoatlantyckim. Czy faktycznie możemy mówić o tym, że no, powstaje taka oś, taka przeciwwaga do sił Zachodu, i czy Pakt Północnoatlantycki czuje ten oddech na sobie, czy coś z tym konkretnego robi? No nie, właśnie nie wiemy. To znaczy, no po pierwsze Stoltenberg to jest odchodzący sekretarz generalny, tak? Tak. Jego następca nie wydaje mi się, aby był tak twardy, jeżeli idzie o stosunek do Rosji. Jest znany raczej z takich uległych rzeczy. No inni członkowie NATO, na przykład Niemcy czy Francja, też zdaje się nie są zainteresowane w tym, żeby jakby wyraźnie wspierać, mocno wesprzeć Ukrainę.
No i powstaje wobec tego sytuacja dla Ukrainy, która ten kryzys bitwy ma przetrwać, bardzo niekorzystna. No, na to nakładają się wybory w Stanach Zjednoczonych, tak? No zobaczymy. Zdaje się, że ma być spotkanie też Zełenskiego, który jest w Stanach Zjednoczonych, z kandydatem na prezydenta, byłym prezydentem Trumpem. Mimo, że zdaje się, że Trump dość negatywnie wypowiadał się na temat tam różnych rzeczy, które mówił Zełenski i na temat również samej tej pomocy, ponieważ Trump no, twierdzi, że wie, jak zakończyć wojnę, no, co podważył Zełenski i tak dalej, więc no, panowie się spotkają, będą rozmawiali, coś z tego będzie wynikało, tak, ale no, znowu to jest sytuacja, która też jest niejasna, to znaczy nie wiadomo, jakie będą efekty również tego, jaka będzie polityka Stanów Zjednoczonych po wyborach prezydenckich, a pamiętajmy, że nowy prezydent nie obejmie przecież tego urzędu od razu po 11 listopada, po listopadzie tam będą wybory. A więc no, jest sytuacja trudna i to sytuacja trudna, w którą zdaje się Ukraina, no, Ukraina sobie trochę zawdzięcza, to mówię o polityce prezydenta Zełenskiego. To teraz jeszcze, panie ministrze, odwołam się do pańskiej no, ogromnej wiedzy, jeżeli chodzi o żołnierzy, polskie wojsko. Trochę też może najpierw spójrzmy szerzej, wojsko europejskie. Najnowsza książka Marka Budzisza, redaktor, pisze tam o tym, że no, znaczy można takie konkluzje wyciągnąć, że naprawdę nie wygląda to niestety w kolorowych barwach. Rosja posiada sporo żołnierzy i to takich, którzy już teraz sprawdzają się w walce. W Europie jest dużo... Nie przesadzajmy. Ja uważam, że mówienie o rosyjskiej jakiejś nadzwyczajnej to jest wielka przesada. Rosja jest też w bardzo ciężkim położeniu i wcale nie ma lekko. Dlatego mówię o tym kryzysie bitwy, że tutaj może się załamać Ukraina, ale może się załamać Rosja. To nie jest tak, że Rosja ma to jakieś takie, taką tak wielką przewagę, że tutaj, no, powiedziałbym, może jakieś ryzykowne działania prowadzić. A co z Unią Europejską? Jak tutaj ocenia pan ten potencjał? Mówimy o no, takich kryzysach, jeżeli chodzi o no, pobór do wojska, o pozyskiwanie nowych żołnierzy. Podobną chyba sytuację mamy w Polsce. Jak pan to ocenia? No, wydaje się, że gdyby Rosja rzeczywiście miała możliwości pozyskania dużej ilości żołnierzy właśnie, mobilizując ich, no, to już dawno by to zrobiła. Tak? No bo wtedy, mając przewagę liczebną, mogłaby myśleć o rozstrzygnięciu zwycięskim. Tak? No zresztą proszę zwrócić uwagę, że podobnie jakoś dziwnie zachowuje się Ukraina, bo Zełenski też nie odważył się przeprowadzić mobilizacji. Więc no, setki tysięcy Ukraińców zdolnych do służby wojskowej zaś w ogóle wyjechało z Ukrainy. Więc no, generał Zełenski, który domagał się, żeby przeprowadzić tę mobilizację, stracił stanowisko, zdaje się, wylądował jako ambasador chyba gdzieś. Tak? No więc tutaj powiedziałbym, dwie strony ciągle są w sytuacji podobnej. Jakkolwiek oczywiście, jeżeli spojrzymy na mapę, no to możemy odnieść wrażenie, tak, że ta Rosja to jest wielka potęga. Tak, a no, proszę powiedzieć, jak, dużo mniejsza. A jak pan ocenia stan no, wojsk europejskich? Tak, nie wiem, czy w ogóle można mówić o czymś takim jak wojska europejskie. Nie można mówić. No to jeżeli nie można, to spójrzmy na Polskę. Czy my, czy na przykład uważa pan, że powinna być obowiązkowa służba wojskowa, że to może być jakimś rozwiązaniem dla nas? Jeżeli sytuacja zmierza w tym kierunku, w którym wieszczą różnego rodzaju eksperci i znawcy, to im prędzej będziemy mieli przeszkolonych wojskowo obywateli, którzy będą w stanie być zmobilizowani, których będzie można zmobilizować i będziemy mogli powołać dużą armię, no to tym lepiej. A więc no tutaj no, powiedziałbym tak, kilka pięt achillesowych, jeżeli tak można powiedzieć, ma Wojsko Polskie, współczesne siły zbrojne.
Tak, jedna piętka to jest ta, którą usiłowała naprawić Zjednoczona Prawica. Mianowicie chodzi o nowoczesne uzbrojenie odpowiedniej ilości. Ale druga, którą nie udało się naprawić, mimo że zakładano rozwój armii do stanów pokoju 300 tysięcy, to nie udało się rozwiązać problemu przeszkolonych rezerw. I tutaj niestety kiepskie można mieć wiadomości, bo nawet gdyby zapadła decyzja teraz o tym, że przywracamy pobór wojskowy i rozpoczynamy owo szkolenie, no to i tak to szybko się to nie wydarzy, tak? Bo w naszych warunkach no to trzeba mieć co najmniej 800-900 tysięcy ludzi tej armii stanu wojennego ze zdolnością rozwijania i do kilku milionów, to nie są żarty. Więc a my od momentu, kiedy premier Tusk i minister Klich wtedy zawiesili pobór do wojska, a to było chyba 2011, to od tego czasu my w zasadzie tych rezerw nie szkoliliśmy. Zjednoczona Prawica też bała się podjąć decyzję o tym, żeby przywrócić obowiązek przeszkolenia wojskowego, służby wojskowej. No w rezultacie tam wymyślano jakieś tam takie szczudła pod tytułem Ochotnicza Zasadnicza Służba Wojskowa, tak. No trochę miała ratować obrona terytorialna. Chwała Bogu, zostało zrobione, ale to wszystko nie pozwala na uzyskanie tych ilości przeszkolonych ludzi, które dla armii w stanie wojennym naszej będziemy potrzebowali. Więc no tutaj, cóż, no dużo znaków zapytania, dużo niepokoju i muszę powiedzieć, że no jakby to powiedzieć, nie chcę cytować premiera Tuska, że prognozy nie są aż tak nadmiernie złe, czy tam nieoptymistyczne, czy tam, no, ale no nie wygląda to wszystko również z naszego punktu widzenia polskiego najlepiej. I tutaj niestety postawimy kropkę, ale to są tematy, do których na pewno będziemy wracać i miejmy nadzieję, że już z nieco bardziej optymistycznymi, a takim optymistycznym... Jest, jak się mówi, matką studentów przed egzaminem. O, no a z drugiej strony też ta nadzieja jest bardzo potrzebna i myślę, że i mi, i panu profesorowi, i naszym słuchaczom. Jest potrzebna, oczywiście. Nie mówię, że nie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzymy dobrego dnia. Profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, ekspert do spraw wojskowości.